Dla tańca flamenco rytm jest bazą. Bez względu na to, czy tancerz słyszy go z zewnątrz, wykonywany przez muzyków, gitarzystów, śpiewaków, perkusistów, czy też słyszy go tylko wewnątrz siebie, rytm jest jak bicie serca. Musi być zintegrowany przez tancerza w taki sposób, aby stał się jego oddechem. Całe ciało tancerza, bez względu na to, czy to jest tylko ruch dłoni, czy to jest ruch rąk, korpusu, całego ciała, czy odbywa się w miejscu, czy w przestrzeni, czy jest zastygnięciem, czy dynamiką. Zawsze rytm prowadzi tancerza od początku do końca. Ciało tancerza i tancerki w tańcu flamenco podzielone są w talii na dwa światy. De la cintura arriba, od talii w górę, i de la cintura abajo, od talii w dół. Ten podział przenosi się również na interpretację rytmu. Można powiedzieć, że równocześnie tancerz interpretuje w odmienny sposób rytm sposobami charakterystycznymi dla tańca de la cintura abajo, czyli głównie jest to element perkusyjny stepu. Natomiast de la cintura arriba przede wszystkim jest to praca rąk, oczywiście ustawienia korpusu, głowy, i te elementy mają charakter płynny. Nie podkreślają w taki sposób rytmu jak stopy. Natomiast te elementy wykonywane są równocześnie. I to jest bardzo charakterystyczny element dla tańca flamenco, również jeżeli chodzi o interpretację rytmu. Elementem tańca flamenco, który w największym stopniu kojarzy się z interpretowaniem rytmu przez artystów tańca flamenco, jest stepowanie, nazywane zapatera. Artyści tańca, tancerki i tancerze w tym celu noszą specjalne obuwie, które ma wzmocniony spód w taki sposób, że jest bezpieczny dla stóp, a jednocześnie wzmocniony i uzyskuje się lepszy dźwięk. Natomiast niestety nie jest zbyt elastyczny. Ale najważniejszym elementem tego obuwia jest ogwoździowanie, czyli nabicie gwoździ w górnej części oraz na całej powierzchni obcasa. Te gwoździe oczywiście nabite są w sposób specjalistyczny, następnie wygłodzone, żeby nie niszczyły podłogi. Dzięki takiej budowie buty flamenco są głośne i wydobywają charakterystyczny dźwięk, przede wszystkim wtedy, kiedy buty uderzają o podłogę drewnianą, która jest charakterystyczną dla tańca flamenco. Ponadto czubek buta został też wzmocniony, aby umożliwić wykonywanie uderzeń również w ten sposób. Golpe, planta, talon, takon, punta, szaflan, latigio.
za pomocą tych 7 podstawowych uderzeń golpe, planta, tacon, talon, punta, szaflan i latigios. Tancerze i tancerki komponują interpretację rytmiczną w czasie wykonywania choreografii tańca flamenco. W obrębie interpretacji rytmicznej tańca flamenco występuje kilka podstawowych struktur, które mają swoje specjalne zadania i miejsce w całej kompozycji i tanecznej i muzycznej. Między innymi jest to escobilla, czyli takie solo, które występuje raz lub kilkakrotnie w czasie choreografii, w zależności od stylu, w zależności od podejścia, jakby od pomysłu tancerza na daną choreografię. I te sola potrafią być bardzo rozbudowane i na wiele różnych sposobów mogą być oczywiście interpretowane. Taką podstawową bazą dla escobilli w rytmie na 12 jest właśnie sposób, który był zaprezentowany na początku nagrania stepu przed chwileczką. Czyli jest to taka struktura, dwie długie frazy i trzy krótkie frazy. Jest ona niezwykle popularna i właściwie stała się takim kanonem escobilla w rytmie na 12 od czasów znakomitej tancerki, właściwie legendy tańca flamenco Carmen Amaya. Ale oczywiście ta podstawowa struktura jest właśnie punktem wyjścia do rozwijania jej, przełamywania na różne sposoby, w zależności od tego, no, tak jak mówiłam, co tancerz tak naprawdę w danym momencie chce zaproponować. Kolejne struktury interpretowane za pomocą stepu, czyli za PTR, to jest remate i yamada. Właściwie one są do siebie bardzo zbliżone, natomiast różnica polega na tym, w którym miejscu choreografii, w którym miejscu pieśni, kompozycji muzycznej zostają one zamieszczone. Remate to jest taki fragment, który jakoby klinem wbija się pomiędzy części pieśni. Jest pieśń, potem jest mała przerwa i śpiewak, śpiewaczka kontynuują. I w to miejsce puste tancerz i tancerka mogą właśnie zaproponować swoje remates, które jakby domykają frazę muzyczną rozpoczętą przez śpiewaków, czy też przez muzyków, na przykład gitarzystę. W częściach stricte tanecznych choreografii flamenco, do których są zaliczane głównie marcajes, czyli takie sposoby przemieszczania się przez tancerza, tancerkę, w których step nie pełni głównej roli i w tych momentach tancerz nie jest tym głównym solistą, ale jest stricte bardzo intensywnie wpleciony w muzykę i głównie w śpiew flamenco. Również małymi, delikatnymi uderzeniami stóp podkreślany jest puls danego kompasu. Ale oczywiście oprócz tych akcentów tancerz flamenco wykonuje różne ruchy taneczne,
które są spójne z rytmem, które są spójne z melodią, atmosferą, wyrażają zarówno rytm, jak i emocje, a także słowa pieśni wykonywanej przez kantaora i kantaorę, tak? Czyli śpiewaka i śpiewaczkę flamenco. I w tych częściach na przykład takim sposobem interpretacji rytmu, a jednocześnie elementem tanecznym, mogą być ruchy spódnicy. Oczywiście sposobów podkreślania rytmu, czy też realizowania rytmu przez tancerza i tancerkę flamenco jest wiele. Każdy element tańca może być tym sposobem. Zarówno najmniejszy ruch głowy, jak i wszystkie elementy, które wymieniłam wcześniej. Ponadto palmas, czyli rytmiczne klaskanie, wykonywane również jako element choreografii, czy tradycyjna dla tańca hiszpańskiego grana castaneta. Tancerz we flamenco nie tylko oddaje to, co się dzieje w rytmie, to, co się dzieje w muzyce, ale jest w pewnym sensie sam muzykiem. Co mam na myśli? To znaczy to, że on oczywiście interpretuje muzycznie stepem przede wszystkim, ale w ogóle całym swoim ciałem i wszystkimi akcesoriami, które są dostępne, rytm i muzykę flamenco, to jest oczywiste, ale oprócz tego ma on możliwość wpływania na kształt utworu. Podobnie jak inni muzycy. Czyli zarówno Remates, jak i Escobillas, jak i Yamadas, wszystkie te części, jakby, których tancerz jest głównym muzykiem w zespole, tak, bo on wtedy ma ten najgłośniejszy, wiodący głos w tym momencie, może zaproponować, żeby te części były krótsze lub dłuższe. I są pewne sposoby nawiązywania kontaktu między tancerzem, tancerką, a muzykami, żeby to, co zamierza zrobić tancerz, było czytelne. Także tutaj pojawia się pewien rodzaj, można powiedzieć, improwizacji, tak? Dlatego, że są oczywiście również kompozycje, choreografie taneczne ułożone od początku do końca. Tak jest bardzo często w takich dużych kompozycjach tanecznych, na duże koncerty przyszykowanych, kiedy każda nuta jest interpretowana zespołowo, tam już tego miejsca na improwizację jest jakby mniej, tak? Ale w mniejszych wydarzeniach, albo jeśli zależy też od założeń, jest możliwość interpretacji improwizowanej w pewnych częściach tańca, śpiewu i muzyki, ale musi być wtedy ta komunikacja, tak? Czyli to jest też taki element podstawowy w muzyce i tańcu flamenco, że tancerz nie może tańczyć, nawet słuchając tylko rytmu i jakby zatkać uszy na resztę i myśleć tylko o tym, co on sam chce. Cały czas jest to dialog. Dialog nie tylko z widzem, nie tylko z publicznością, nie tylko ze sobą samym, ze swoim wnętrzem, to co chcę przekazać. Ale bardzo ważną częścią tańca flamenco jest dialog
z muzykami, wszystkimi osobami obecnymi na scenie.